Cześć. Mam rok 2023. Tak, Ziemia znowu wykonała pełen obrót wokół Słońca i w związku z tym świętem US News wydało kolejne podsumowanie diet, tym razem na rok 2023. Oni zawsze działają z wyprzedzeniem, bo przecież najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Ale żeby nie robić z tego kabaretu, przynajmniej nie na samym początku, przechodzę do rzeczy, czyli przyjrzę się dietom i ich ocenie przez szacowne grono redakcji US News and World Report. Dla tych, którzy nie wiedzą, US News and World Report to amerykański magazyn informacyjny. No, duży magazyn, konkuruje z Timesem, z Newsweekiem, więc jest raczej duży i poczytny, a co za tym idzie, opiniotwórczy. Co roku publikuje rankingi, m.in. ranking najlepszych amerykańskich uczelni, najlepszych szpitali i, co szczególnie dla nas interesujące, najlepszych diet. I być może niektórzy z Was pamiętają, jak w styczniu ubiegłego roku żartowałem sobie z kilku modeli żywieniowych, ale najbardziej żartowałem z tego, że to właśnie Amerykanie borykający się z epidemią otyłości próbują dawać zalecenia w temacie walki z otyłością, cukrzycą, chorobami układu sercowo-naczyniowego, w ogóle z chorobami związanymi mniej lub bardziej z zespołem metabolicznym. Zacytuję tutaj słowa, które skreślił Bert Gardner, a które moim zdaniem świetnie ukazują paradoks tej sytuacji. Dziś potrzebujemy porządnej dawki sceptycyzmu wobec wszystkich dobrych rad i propozycji napływających ze Stanów Zjednoczonych. Skoro sami Amerykanie nie są w stanie dokonać porządnej analizy katastrofalnej sytuacji zdrowotnej swoich obywateli i obiektywnie określić przyczyn, chyba najwyższy czas, żebyśmy w Europie zabrali się za to sami. Bert i Gardner, i to jest koniec cytatu. Zatem dlaczego w ogóle przyglądać się i komentować rankingi publikowane chociażby przez US News? Bo są duzi, bo są poczytni, bo są opiniotwórczy. Jak bardzo? No na przykład tak, że na studiach z obszaru dietetyki omawia się, a przynajmniej omawiało, ten czy taki ranking. No dobra, zabierzmy się zatem za najlepsze diety roku 2023. Diety, które otrzymały najwyższe oceny od zespołu amerykańskich ekspertów w dziedzinie medycyny i żywienia, ekspertów specjalizujących się w leczeniu cukrzycy, chorób serca czy otyłości. Jak pisze redakcja US News, ich wybitni paneliści dokonali przeglądu tych diet pod kątem prozdrowotności i ocenili, oczywiście obiektywnie i na pewno właściwie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że w rankingu na rok 2023 ocenianych diet jest wyraźnie mniej, bo 24. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku było ich chyba 40. Oczywiście dieta keto, paleo jest jak zwykle w ogonie i ja nie będę tutaj oceniał akurat diety keto czy podejścia paleo, bo moje zdanie w temacie żywienia nisko przetworzonego i nisko węglowodanowego znacie, jednak nie ustrzega się od nawiązywania do tych diet, czy raczej do ich oceny. A tymczasem jak wygląda pierwsza piątka najlepszych diet na rok 2023? Dieta śródziemnomorska. Od lat na pierwszym miejscu tego i wielu innych zestawień. W przypadku tej diety, tego modelu odżywiania nie mam zastrzeżeń, bowiem wiemy, że dieta śródziemnomorska zdecydowanie może być dietą prozdrowotną, jednak czytając uzasadnienie czołowych panelistów nie sposób nie uśmiechnąć się pod nosem, no, widząc na przykład, że eksperci powołują się na takie źródła jak przełomowe badanie 7 krajów. Ja tutaj tylko przypomnę, że owe badanie zostało zainicjowane przez niejakiego Ansela Case'a i miało udowodnić to, co było do udowodnienia, bo przecież najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Jeśli ktoś nie kojarzy nazwiska, to Case, między innymi, był odpowiedzialny za propagowanie niskotłuszczowego żywienia w Stanach Zjednoczonych, a jego teorie dotyczące śmiercionośnych, nasyconych kwasów tłuszczowych przetrwały do dziś. Raz jeszcze, dieta śródziemnomorska to zdrowa dieta. Spożywanie warzyw liściowych, duża ilość dobrych tłuszczów pochodzących z oliwy, z oliwek, unikanie ciast i deserów, większe spożycie ryb i owoców morza bogatych w zdrowe omega-3, no to raczej nie może zaszkodzić. Oczywiście dieta śródziemnomorska to większe spożycie owoców oraz mniejsze spożycie mięsa czy produktów odzwierzęcych, głównie z uwagi na to, że takie produkty wprowadzają tłuszcze nasycone. Co jest ważne? Większe spożycie owoców w opozycji do jedzenia innych słodyczy, a nie do niejedzenia owoców w ogóle. Dalej, spożywanie produktów zbożowych w zalecanych na diecie ilościach prawdopodobnie nie pogorszy ogólnego stanu zdrowej osoby, ale moim zdaniem również go nie poprawi.
Warzywa strączkowe są niezłym wyborem, ryby czy owoce morza bogate w cenne kwasy tłuszczowe również, jednak czy ktoś zestawił klasyczną dietę śródziemnomorską z niskowęglowodanową dietą śródziemnomorską? Cóż, uważam, że dobre nie może być wrogiem lepszego, a śródziemnomorski model odżywiania można uczynić jeszcze bardziej zdrowym poprzez eliminację niektórych grup produktowych i mniejszą podaż węglowodanów w diecie. Wtedy oczywiście nie potrzebujemy dostarczać tyle błonnika, więc spore zalecane spożycie chociażby warzyw liściowych traci nieco na znaczeniu. Dobra, idziemy dalej, bo o diecie śródziemnomorskiej i mechanizmach, które zawiadują całą jej prozdrowotnością, można z powodzeniem nagrać osobny i obszerny materiał. Na drugim miejscu w rankingu dieta DASH. Model żywienia, który powstał w oparciu o badanie Dietary Approach to Stop Hypertension, czyli dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnieniu. Dieta, która jest bogata w warzywa, owoce, niskotłuszczowe produkty mleczne z obniżoną zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu czy ogólnie tłuszczu. W tej diecie preferowane są pełnoziarniste produkty zbożowe, uwzględnianie ryb czy drobiu oraz suchych nasion strączkowych oraz orzechów, natomiast ograniczamy spożycie czerwonego mięsa. Co ciekawe, dodatkowe korzyści zdrowotne obserwujemy przy jednoczesnym obniżeniu spożycia soli w diecie, redukcji masy ciała oraz eliminacji alkoholu, słodyczy i zaprzestaniu palenia. Eliminacja alkoholu, głównie spożywanego w większych ilościach, niepalenie, obniżenie masy ciała, zmniejszenie poziomu sodu w organizmie. W takiej sytuacji spadek ciśnienia tętniczego krwi jest niemal gwarantowany. Mówiłem o tym na przykład w filmach poświęconych ciśnieniu krwi. Natomiast ograniczyć alkohol, rzucić palenie i nie jeść słodyczy można na każdej z diet, a przy jednoczesnym ograniczeniu węglowodanów zmniejszona absorpcja sodu nie będzie wymagała ograniczania spożycia soli, przynajmniej nie w takim stopniu jak na diecie DASH. I swoją drogą chciałbym doczekać się badania, które zestawi klasyczne DASH z odmianą tej diety bez owoców i z większym spożyciem sodu. Okej, czy ta dieta może działać? Bo oczywiście. Alkohol, nikotyna, słodycze, redukcja wagi, dieta wprost skazana na sukces. Jednak ponownie odwołam się do modelu diet niskowęglowodanowych i spytam wprost. Jakie korzyści na diecie DASH przyniesie spożywanie zbóż czy owoców? Ta dieta jest oczywistą alternatywą w stosunku do każdego niezdrowego sposobu żywienia, a spożywanie produktów bogatych w wapń, magnez, potas z pewnością przyczyni się do poprawy zdrowia. Błonnik, podobnie jak w przypadku diety śródziemnomorskiej, będzie odgrywał swoją rolę chociażby w zakresie regulacji poziomu glukozy. Pytaniem otwartym jest kwestia, czy nie da się lepiej regulować jej poziomu, nie jedząc tyle cukru. Miejsce trzecie, a w zasadzie drugie ex aequo z dietą DASH, to dieta fleksitariańska. Fleksitariańska od flexi, czyli flexible, czyli elastycznie, bo przecież fleksitarianizm to połączenie słów flexible i vegetarian, elastycznie i po wegetariańsku. Bardzo elastyczna dieta. Kiedyś się nazwałem ją wege cheat diet, czyli jesteś wegetarianinem, ale możesz oszukiwać. No, taki półwegetarianin. Z tą dietą związanych jest kilka problemów, bowiem po pierwsze jest to stosunkowo młoda dieta, więc badań naukowych jest niewiele, no ale to nie kłopot, bo w sumie badania naukowe najczęściej staramy się obalić innymi badaniami. No, taki cherry picking uprawiamy, ale w sumie każdy go uprawia w mniejszym czy większym stopniu, chociażby z uwagi na fakt, że nie znam człowieka, który zna wszystkie badania. Drugim problemem jest fakt, że brak jest jednolitej i szczegółowej definicji fleksitarianizmu. Czasem mówimy o tej diecie w sposób łudząco podobny do semi-wegetarianizmu, ale czasem chodzi po prostu o ograniczenie spożycia czerwonego mięsa i drobiu, powiedzmy nie częściej niż raz w tygodniu. W jednym z badań prowadzonym w latach 2002-2007, badanie Adventist Health Study 2, wykazano, że osoby stosujące taki elastyczny wegetarianizm charakteryzowały się niższą masą ciała w porównaniu do osób jedzących mięso na co dzień. No, w kwestii nadwagi czy otyłości raczej oczywistym jest, że utrzymywanie należnej masy ciała jest zdecydowanie im plus, no ale to chyba można osiągnąć na każdej z diet, już nie powiem, że na każdej z niskowęglowodanowych diet. Według tego samego badania najniższą masą ciała charakteryzowały się osoby na diecie wegańskiej, a czy dieta wegańska w popularnej odsłonie jest dietą zdrową, w pełni doborową, to już zostawiam do oceny słuchaczom. Widzicie jakieś podobieństwa, jeśli chodzi o pierwszą trójkę? Ograniczamy mięso, ograniczamy przetwory mięsne, ograniczamy tłuszcze zwierzęce. I to nie jest tak, że możemy zaorać takie podejście wybierając te badania, które dowodzą, że mięso i nasycone kwasy tłuszczowe nie są niezdrowe, jednak
Czy w tym podejściu chodzi nie tyle o to, by nie jeść mięsa, tylko by dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze, pełna nisko przetworzonych produktów, wolna od białego cukru i zgodna z zapotrzebowaniem kalorycznym? A przecież większość zwolenników diet ketogenicznych stawia sobie za cel racjonalizację żywienia, niełączenie węglowodanów z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, rozsądną obróbkę termiczną, restrykcje kaloryczne itd. No ale flex jest sexy, a cholesterol zapycha nam żyły. Miejsce czwarte, dieta MIND, czyli połączenie diety śródziemnomorskiej z dietą DASH. No, jeśli dieta śródziemnomorska zajmuje pierwszą pozycję, to jeśli dodatkowo uzupełnić ją o brak alkoholu czy nikotyny, no to musi wyjść prawdziwa petarda. Miejsce czwarte, być może dlatego, że wciąż poszukujemy potwierdzenia skuteczności tej diety w szerszej praktyce. Dieta TLC. Miejsce piąte. Therapeutic lifestyle changes, czyli terapeutyczna zmiana stylu życia. I znowu, model żywienia, który ma na celu zmniejszenie ryzyk chorób układu sercowo-naczyniowego. Znowu mamy ograniczanie nasyconych kwasów tłuszczowych, ograniczanie tłuszczów trans przy zwiększeniu spożycia produktów bogatych w węglowodany złożone oraz błonnik. Dieta, która promuje poprawę profilu lipidowego, kładąc nacisk na systematyczną aktywność fizyczną i ogólną zmianę niezdrowych nawyków żywieniowych. Mamy zatem produkty pełnoziarniste, owoce, warzywa, ryby, drób, niskotłuszczowe produkty mleczne, rośliny strączkowe. Po jakimś czasie mamy jaja, nabiał, pieczywo, makarony czy ryże też, ale z ograniczaniem ich spożycia. Słodyczy brak, a jeśli już wprowadzimy takie przekąski, to obowiązkowo nisko przetworzone i z minimalną zawartością tłuszczu, bo ktoś Cię pokapował, że cukier i tłuszcz nie idą ze sobą w parze. I to jest, szanowni oglądacze, pierwsza piątka zdrowych diet na rok 2023 według magazynu US News and World Report. I to jest również koniec tego filmu, a w zasadzie tej części filmu. Gdybym miał podsumować, to szczególną uwagę zwróciłbym na podobieństwa tych diet promujące pewien kierunek w dzisiejszej dietetyce. Najwięcej radości budzi w mojej ocenie dieta fleksitariańska, ale tak naprawdę kierunek jest słuszny. W sensie nie zgadzam się z kilkoma zaleceniami, ale elastyczność tej diety ma prowadzić do uczynienia jej maksymalnie doborową, a z takim podejściem nie mogę się nie zgodzić. Innym pytaniem jest kwestia tego, w jaki sposób pomogą tutaj zboża czy owoce i czy na pewno nie można ich zastąpić. Jednak ogólnie śródziemnomorskie podejście okazuje nam szereg ciekawych mechanizmów. Na przykład, że spożycie błonnika na diecie bogatej w węglowodany ma sens, że dostarczanie niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych jest zdrowe, że racjonalne żywienie kontrolujące masę ciała to promowanie zdrowia metabolicznego. Z drugiej strony zostają pytania, czy ograniczając spożycie węglowodanów nie ułatwimy sobie zadania, a zbudowanie niskowęglowodanowej diety śródziemnomorskiej w modelu DASH, MIND i TLC, urozmaiconej o elastyczne podejście do węglowodanów, będące odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie na ten makroskładnik, wymaga tych wszystkich skrótów, nazw, wymaga osobnych diet. Dieta keto nie równa diecie keto. No, o tym wie każdy. Dla jednego keto czy low carb to tylko ograniczenie węglowodanów, a dla drugich dostosowanie ich podaży do rzeczywistego zapotrzebowania oraz zwracanie uwagi na nisko przetworzone produkty, zdrową obróbkę termiczną, dostarczanie niezbędnych składników odżywczych itd. No i oczywiście unikanie alkoholu, zwłaszcza w większych ilościach, zaprzestanie palenia, uprawianie sportu i ogólnie aktywność fizyczna. Moim zdaniem te elementy nie są zarezerwowane dla jednego modelu żywienia, stanowią tło każdego z nich. To po prostu zdrowy styl życia, a co robimy w kuchni, jak i z czego przygotowujemy potrawy, to zupełnie inna sprawa. W programie Dieta Cel.pl, ketogeniczna dieta dobrych produktów, napisałem tak. Czy w książce traktującej o dietach niskowęglowodanowych, ketogenicznych jest miejsce na cokolwiek ważniejszego niż niskie węgle? W mojej jest. I nie wiem, czy ważniejszego, ale gdybym mógł powiedzieć tylko jedno zdanie, udzielić tylko jednej rady osobie, która chce zmienić sposób żywienia na potencjalnie zdrowy, to nie byłoby tam nic wspólnego z keto. Bo pierwsze, bo przede wszystkim, bo niezależnie od tego, jaki model żywienia przyjmiemy, to uważam, że nie ma nic lepszego niż trwały romans z podejściem paleo. W skrócie, zdrowe odżywianie to unikanie wysoko przetworzonych produktów. Zawsze uważałem, że stosowanie jakiegoś modelu, jakiejś diety sprawia, że w 9 na 10 przypadków będziemy jeść bardziej świadomie. Będziemy unikać chemii w pożywieniu, ograniczać substancje antyodżywcze, wybierać nisko przetworzone produkty. Weganin, wegetarianin, ketogenik
Jeśli zmieniasz dietę, jeśli wybierasz pewien sposób żywienia, to tak jak świadoma jest decyzja o zmianie, tak świadome zaczynają się wybory, bo masz wybór. Czasem wystarczy po prostu spojrzeć na etykiety, a najczęściej zamiast gotowego produktu kupić mniej przetworzone półprodukty i zainwestować te kilka czy kilkanaście minut w swoje zdrowie, sprawność fizyczną i ogólnie w swoją jakość życia. Cały program poświęcony dietom niskowęglowodanowym od A do Z, czy od K do O, od keto, do nabycia na stronie ketonator.pl, a ja dzisiaj żegnam się z Wami czule. Dajcie znać w komentarzu, czy kontynuować omawianie najlepszych diet. Jeśli chcecie się doczekać diety paleo czy keto, to przyjdzie mi nagrać przynajmniej kilka odcinków, bo te, jak zwykle, na końcu rankingu. Dzięki za dzisiaj, a ja oczywiście życzę Wam dobrego dnia albo dobrego wieczoru, a na pewno dobrego życia. Zdrówko!